Szanowni Państwo, może nie tyle konferencja prasowa, co przywitanie się z Państwem, a przede wszystkim chciałem podziękować za dotychczasową pracę Panu Wojewodzie i uścisnąć rękę. Dziękuję bardzo. I Szanowni Państwo, krótka informacja. Mam nadzieję, że jako wojewoda będę zarówno wyrazicielem tego, co rząd ma dla nas, dla naszego regionu do powiedzenia, do przekazania, ale także chciałbym być tym przewodnikiem, czy też tym, kto będzie przekazywał nasze uwagi z Dolnego Śląska też do rządu, bo wiemy, że dużo rzeczy jeszcze do naprawy przed nami. Chciałbym, żebyśmy mieli świadomość, że tak naprawdę tylko współpraca może coś zbudować. Jeden człowiek może dużo zepsuć, ale żeby zbudować coś, potrzeba jest wielu ludzi, współpracy z samorządami, z organizacjami pozarządowymi. Także na to liczę i to deklaruję. Czy jakieś Państwo macie teraz pytania? Może jaka jest sprawa w pierwszej kolejności Pana największym państwem? Nie ukrywam, że w sobotę już się pojawiłem ze względu na sytuacje kryzysowe, które miały miejsce i jest to dosyć nietypowe, bo w grudniu sytuacje powodziowe nie były wcześniej notowane aż takie, więc nie ma co ukrywać, że zacząłem od zajmowania się zarządzaniem kryzysowym, w czym poniekąd mam duże doświadczenie, bo powiat, z którego pochodzę, największy powiat Dolnego Śląska, z powodziami, z różnego rodzaju kataklizmami, no, spotyka się co roku. Więc to jest pierwsza sprawa, natomiast później będzie kwestia, jakby to powiedzieć, przywrócenia po prostu administracji dla mieszkańców. Chciałbym to powiedzieć w taki sposób, że działamy w usługach. To, że mamy, że nie mamy żadnej konkurencji, nie oznacza, że nasze usługi powinny być gorszej jakości. Chciałbym, żeby polepszyć tę jakość obsługi mieszkańców. Mam jeszcze pytanie, bo przy okazji właśnie zmian władzy zawsze się pojawia temat, jak to się właśnie mówi, doboru współpracowników zaufanych. Czy czeka nas jakaś lawina kadrowa, jeżeli chodzi o urzędy, dyrektorów generalnych, dyrektorzy wydziałów, do tego potrzebny jest ten bilans zamknięcia, otwarcia. Oczywiście każdy, kto został powołany politycznie, może się czuć powołany politycznie i może być odwołany politycznie, czyli to są na przykład doradcy, pełnomocnicy, co do niektórych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o wydziały, jeśli chodzi o pracowników, każdy, kto wykonuje swoją pracę z pełnym zaangażowaniem urzędniczym, może być spokojny. Panie wojewodzie, czy mógłby Pan rozwinąć zdolność przywracania administracji mieszkańców? To jest dosyć ciekawe, Panie Wojewodzie, na to znaczy, że wcześniej tej administracji dla mieszkańców nie było, czy może miał Pan coś innego na myśli? Miałem na myśli generalnie zmianę w Polsce, gdzie mam wrażenie, a przynajmniej to potwierdzają wybory, że administracja służyła raczej partii niż mieszkańcom. Przykro mi, że tak to mówię, ale nie dotyczy to tylko naszego urzędu, ale bardzo wielu urzędów państwowych, w tym i telewizji, o której teraz bardzo głośno. Mam wrażenie, że dobrze by było, żebyśmy skupili się na usługach dla mieszkańców, na wykonywaniu swoich obowiązków urzędniczych, korpusie urzędniczym, bardziej niż na wspieraniu osób, które ktoś z partii polecił. Tego też nie będzie w naszym urzędzie. I drugie pytanie. Powiedział Pan w pierwszej części swojej wypowiedzi, że jest taki, ja to tak rozumiem, że jest dużo kłopotów, które domagają się jakiegoś naprawienia. Jakie są takie najważniejsze obszary, które już w pierwszych dniach pracy rzucają się Panu w oczy, jako te domagające się jakiegoś działania? Będę musiał przyglądnąć się tematom, które są związane rzeczywiście, tak jak powiedziałem na początku, z zarządzaniem kryzysowym, w tym na przykład z zatruciem Odry, żeby nas to nie spotkało po raz kolejny. Mówimy też o różnych innych sytuacjach typu na przykład płonące śmietniska, więc to są rzeczy, które dosyć mocno uderzają w mieszkańców naszego województwa i trzeba będzie się temu bardzo mocno przyjrzeć.